Dzisiaj zabawimy się nieco w typowe tabloidowe zestawienie a la Pudelek, czyli aktorzy, którzy zakochali się na planie. Bycie aktorem mimo wszystko nie jest proste. Granie z ludźmi, których nie lubimy, albo wręcz przeciwnie, którzy nam się podobają, musi prowadzić momentami do wybuchu różnego rodzaju emocji. I choć są duety aktorskie, które nienawidzą ze sobą współpracować, to dzisiaj skupimy się na tych, którzy na planie wspólnego filmu odnaleźli miłość. Czy później zakończyło się to rozwodem, to już nieważne, liczy się romantyzm tego zestawienia, a nie brutalność rzeczywistości. A tak serio, to o tym też oczywiście będzie. Zapraszam. Channing Tatum oraz Jenna Dewan poznali się na planie filmu Step Up, prawdziwego hitu w kategorii filmów tanecznych, bo niestety trzeba przyznać, że coś takiego istnieje. Film nakręcili w 2006, pobrali się 3 lata później i doczekali się córeczki imieniem Everly w 2013. Jak słodko i bajkowo, niestety w tym roku ogłosili, że są już w separacji. Oby wytańczyli sobie rozwiązanie z tej sytuacji. Wybaczcie, musiałem. Johnny Galecki oraz Kaley Cuoco, czyli serialowa para z Teorii Wielkiego Podrywu, faktycznie była razem, choć co zabawne, ich związek się rozpadł niedługo przed tym, jak ich serialowe postacie wzięły ślub. Jak widać, nie przeszkadza to aktorom w ich życiu zawodowym. Zachowanie profesjonalnego podejścia w pracy w takiej sytuacji jest godne podziwu, szacunek mocno. No, ale za taki hajs to każdy z nas odgrywałby dialogi z własnym ex. Brangelina to chyba najsłynniejsza para Miasta Aniołów. Poznali się na planie Mr. and Mrs. Smith w 2004 roku. Brad był wtedy jeszcze w związku z Jennifer Aniston i o mój Boże, ależ on musi teraz żałować. W każdym razie bożyszcze Hollywood zaczęli sprawę rozwodową w 2016 i mimo względnego dogadania się wciąż są na czołówkach tabloidów. Współczuję. Michael C. Hall oraz Jennifer Carpenter, no serialowego i zarazem PR-owego punktu widzenia, ich związek mógłby być kontrowersyjny, zważywszy, że grali brata i siostrę, a zaczęli być razem już podczas kręcenia serialu, mowa o Dexterze oczywiście. Plotki o ich związku wyciekły jeszcze podczas trwania serii, po 2 latach jednak wszystko legło w gruzach i para się rozstała, wciąż jednak kręcąc serial dalej aż do jego finału. A niektórzy wspominają o możliwej kontynuacji serii. Czas na seriale, na przykład Gotham. Ben McKenzie oraz Morena Baccarin podczas pracy na planie o emo nastoletnim mrocznym rycerzu poznali się nieco lepiej niż mogłoby nam się to wydawać i rok temu wzięli ślub. Na razie nie mamy więcej informacji o żadnych problemach w związku, no ale wiadomo, że krytyczne zawsze są 3 miesiące, 3 lata i 30 lat. No, chyba że jest intercyza, to nawet i 3 godziny. Rose Leslie oraz Kit Harington. Ich ślub nie był mniejszym wydarzeniem niż ślub księcia i tej czarnej rozłudki ze Stanów, jak to pisały niektóre media. W każdym razie para poznała się oczywiście na planie Gry o Tron, gdzie byli parą aż do śmierci rudowłosej dzikuski. Spoiler alert, no ale błagam, każdy już chyba widział. Fotki z ich ślubu obleciały świat, na miejscu byli aktorzy z serialu i ja też tam byłem, jadłem, piłem i dobrze się bawiłem, pozor dla kumatych. Bradley Cooper i Zoe Saldana, gorąca para Oreo. Nasi bohaterowie poznali się na planie filmu The Words, a jako para publicznie pierwszy raz pojawili się na Sundance Festival w 2012. Jeszcze tego samego roku ich związek się rozpadł. Przynajmniej nie tracili czasu i psychiki dzieci, które mogli mieć razem lub adoptować. Bo wiadomo jak jest. Javier Bardem oraz Penelope Cruz. No w nich pokładam nadzieję, że się uda. Poznali się na planie z 92, ale wtedy jeszcze nie byli sobą zainteresowani, aż do 2007, gdzie pod skrzydłami Woody'ego Allena spotkali się ponownie na planie Vicky Cristina Barcelona. W 2010 wzięli ślub i mają 2 dzieci. Ich ostatni wspólny film, Kochając Pablo, nienawidząc Escobara, to świetny przykład tego, jak aktorski duet potrafi sprawić się w filmie. Życzymy oczywiście szczęścia, przynajmniej na kilka kolejnych lat. Na koniec absolutny klasyk, czyli Kristen Stewart oraz Robert Pattinson, którzy poznali się oczywiście na planie Zmierzchu, jakżeby inaczej. Para przez długi czas ukrywała fakt, że są razem, aż do niefortunnego zdjęcia wykonanego przez pewnego paparazzo, który obczaił Kristen z innym facetem. Związek zakończył żywot w 2013 roku, aczkolwiek Bella Jedward na zawsze w naszych sercach. Na samym dnie oczywiście, tam, gdzie wszystko jest już martwe. Chcecie kolejne pudelkowe zestawienie? No bo w sumie czemu nie? Dajcie znać w komentarzach. Ja bardzo dziękuję za oglądanie. Zobaczcie inne nasze materiały, skoro i tak jesteście na wakacjach lub w pracy, bo po 30 na jedno wychodzi. Łapka w górę, mile widziana i do zobaczenia już niebawem.